Cześć, witajcie. Dzisiaj znów wracamy do cięcia, a ciąć będziemy tym razem powojniki. Zapraszam na film. Z powojnikami to jest tak, że najlepiej byłoby wiedzieć, do jakiej grupy dana roślina należy. Jeżeli jest to na przykład grupa Viticella, tnie się inaczej niż powojniki wielkokwiatowe wczesnokwitnące. Jeżeli nie wiecie, to zaraz podpowiem Wam parę wskazówek, które określą, jaki on jest i jak ciąć go teraz na wiosnę. Pierwsza zasada jest taka, że jeżeli mamy powojnik, który jest pierwszy rok po posadzeniu, to należy go przyciąć 30 cm nad ziemią, niezależnie jakiej odmiany jest dany egzemplarz. To jest po prostu główna zasada, najprostsza. Jeżeli nie wiecie, co macie, a sadziliście to w zeszłym roku, to teraz 30 cm i sprawa załatwiona. Jeżeli są to natomiast kolejne lata uprawy powojnika, musimy się już zastanowić, jaki to powojnik. I najlepiej to rozpoznać po wielkości kwiatów i terminie kwitnienia. Jeżeli kwiaty były takie duże, około 10 cm średnicy i kwitł ten powojnik wcześniej, gdzieś koło maja, przełom z czerwcem, to znaczy, że będziemy go ciąć około 1–1,30 m nad ziemią i to jest powojnik prawdopodobnie z grupy wczesnokwitnących wielkokwiatowych. Dla przykładu pokażę Wam etykietę jednego z moich powojników. Jest to odmiana Omoshiro i on należy właśnie do grupy powojników wcześnie kwitnących wielkokwiatowych. Tutaj z tyłu na etykiecie nawet podana jest średnica kwiatu 16 cm, bardzo duże. I rzeczywiście on kwitł przełom maja i czerwca i powtórzył, bardzo skąpo, ale powtórzył to kwitnienie na jesień. Ale co najważniejsze na tej etykiecie, co nas teraz interesuje, to w tym momencie to cięcie. I tutaj podany jest termin luty-marzec i wysokość 150 cm. Czyli tak uniwersalnie ten 1–1,30 m dla takich powojników na pewno będzie odpowiedni. Ucinając powojniki, pamiętajcie o oczyszczeniu z wszystkich takich starych listków, bo na nich mogą gromadzić się jakieś choroby później. Z kolei ten powojnik wielkokwiatowy rósł tutaj razem ze słonecznikami. Jak widać, jego pąki już są nabrzmiałe. Lekko powiedziane, nawet już powoli się rozwijają. Także on już do cięcia już naprawdę jest na ostatni dzwonek. Ja te słoneczniki z zeszłego roku zaraz tutaj pousuwam i zostawię go tak właśnie na metrze tam 30, powiedzmy, chociaż nie rozprostuję jego wszystkich pędów, ale tak mniej więcej taką długość jemu pozostawię. Ucinamy tak mniej więcej centymetr dwa nad pąkiem ostatnim, tym wierzchołkowym. Jeśli powojnik jest już takim starszym egzemplarzem, bardzo gęstym, można prześwietlić pędy i wyciąć najgrubsze tak 2–3 ze środka. Ja tutaj jeszcze nie mam co ze środka wycinać, bo on głównie rośnie na jednym, ale gdybyście mieli takie stare powojniki, to wtedy można trochę światła tam dopuścić i te najstarsze wyciąć. A co jeśli nie mamy takiego powojnika, tylko inny, który kwitł później pod koniec czerwca, w lipcu i miał małe, drobne kwiatki? To znaczy, że to są powojniki na przykład z grupy Viticella, które tniemy zupełnie inaczej, a mianowicie 20 cm nad ziemią. Zobaczcie, mimo że u mnie one już też się zielenią i wypuszczają, to bez skrupułów przycinam je tak nisko. Niektórzy nawet mówią, że to może być 10 cm. Ja przycinam na 20 i wtedy one wypuszczają dużo nowych pędów i naprawdę pięknie kwitną znowu latem.
Mam nadzieję, że jeśli nie wiedzieliście, z jakiej grupy macie powojnika, to udało Wam się go rozpoznać i po przycięciu teraz Wam zachwitnie pięknie wiosną, latem. Ja dzisiaj dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia jutro. Cześć!